Dzień dobry, witam dzisiaj o poranku. Czy wróci sprzedaż złotego? Spadki złotego, a sytuacja w Polsce? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, lajkowania wpisów, jeżeli uważacie Państwo, że niosą one dla Was jakąś wartość. I oczywiście tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel, jak inwestuję na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie, o wysłanie specjalnej wiadomości, adres e-mail tu poniżej. Każdego dnia po sesji na Wall Street będziecie Państwo otrzymywać wiadomość z informacjami na temat tego, jak zamierzam następnego dnia zmodyfikować mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji na rynku następnego dnia. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Czy wróci sprzedaż złotego? Spadki złotego, a sytuacja w Polsce. Ten wpis poranny będzie poświęcony szczególnie sytuacji na rynku złotego, natomiast perspektywy stóp procentowych będą dzisiaj opisane w moim wywiadzie z panem Jackiem Maliszewskim, który zostanie zamieszczony na naszym kanale dzisiaj w godzinach wieczornych i zapraszam wszystkich, którzy są zainteresowani perspektywami co do stóp procentowych właśnie wieczorem, by odsłuchać tą rozmowę z najnowszymi projekcjami co do stóp procentowych w naszym kraju. Ale dzisiaj w tym wpisie porannym skupię się szczególnie na rynku złotego, ze względu na to, że tam sytuacja staje się coraz bardziej interesująca i ciekawa. Oczywiście to, że wczoraj stopy procentowe zostały podniesione o 50 punktów bazowych, tak jak chcieli ekonomiści, a nie jak chciał rynek, to jest generalnie trafienie w konsensus oczekiwań ekonomistów, natomiast rynek może być troszeczkę zawiedziony. No i dzisiaj będziemy dyskontować już w pełni te informacje i poznamy, jaka jest rzeczywista reakcja rynku, zwłaszcza Londynu, po tym jak przez te ostatnie godziny zostały przetrawione informacje z ostatnich chwil. I oczywiście będziemy także czekać na to, co powie prezes Glapiński o godzinie 15, ponieważ ta konferencja prasowa, która jest przewidziana dzisiaj prezesa Narodowego Banku Polskiego, będzie szczególnie istotna i ciekawa, ponieważ zarysuje nam trajektorię kolejnych podwyżek stóp procentowych, jeżeli rzeczywiście Narodowy Bank Polski, Rada Polityki Pieniężnej widzą takie perspektywy, co oczywiście zobaczymy, czy będzie spójne, czy też niespójne z tym, jak rynek oczekuje co do możliwości dalszych ruchów w polityce monetarnej w naszym kraju. Tak czy siak, Narodowy Bank Polski był pierwszym bankiem centralnym w tym roku na świecie, który podniósł stopy procentowe, który w ogóle ruszył stopy procentowe. No i ma to oczywiście takie medialne znaczenie i dzisiaj będzie rynek trawił, zwłaszcza londyńskie City, te wieści z Narodowego Banku Polskiego, więc to, co się dzisiaj wydarzy i w ogóle w końcówce tygodnia, będzie szczególnie interesujące na rynku krajowej waluty. No ale przejdźmy teraz już do poszczególnych par walutowych związanych ze złotym, czyli na pierwszy ogień idzie dolar złoty i tutaj widzimy, że wczorajsza sesja przyniosła umocnienie krajowej waluty, kontynuację trendu rozpoczętego mniej więcej pod koniec grudnia. I co jest bardzo interesujące, to fakt, że w pierwszej reakcji rynek złotego już umacniał krajową walutę, więc tak jak można było oczekiwać, poziomy stóp procentowych nad 2% zaczynają sprzyjać tutaj krajowej walucie. Więc pierwszy wniosek jest taki, że im wyższe i im bardziej dalej stopy procentowe będą szły do góry, tym bardziej krajowa waluta będzie atrakcyjna dla inwestorów zagranicznych. Natomiast w najbliższym czasie wygląda na to, bo patrzymy teraz na wykresy poszczególnych par walutowych, wygląda na to, że najbliższe dni i tygodnie będą interesujące i pozwolą także zmienić bądź podtrzymać sytuację techniczną na rysującą się na obrazkach. Więc jeżeli także analiza techniczna zacznie sygnalizować umocnienie bądź też potencjał umocnienia krajowej waluty, może być to samo spełniająca się przepowiednia i dać nam umocnienie krajowej waluty, a nie sprzedaż złotego, a nie perspektywę spadków złotego. Sytuacja w Polsce zaczyna być sprzyjająca dla krajowej waluty, ponieważ właśnie te stopy procentowe idą dość wyraźnie do góry i dokładnie widać to na tym kolejnym wykresie, który zamieszczam już systematycznie od kilku tygodni, który pokazuje roczne punkty swapowe na euro złotym. I co jest tutaj szczególnie interesujące, to widzicie Państwo, jak dynamicznie został pokonany poziom 20 figur, czyli 2000 pipsów rocznych punktów swapowych na euro złotym, czyli mówiąc po ludzku, na chłopski rozum, za samo trzymanie krótkiej pozycji na euro złotym, jeżeli trzymalibyśmy ją rok, to przy uczciwym brokerze zainkasowalibyśmy już ponad 21 figur
zysku z samych punktów swapowych. To daje już perspektywę około 5% zysku z posiadania złotego. I zobaczcie Państwo, to są najwyższe poziomy punktów swapowych rocznych od 2004 roku, czyli od momentu, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej. Wniosek jest taki, że fundamentalna atrakcyjność złotego bardzo silnie zaczyna sprzyjać aprecjacji krajowej waluty w perspektywie długoterminowej i średnioterminowej. Więc jeżeli sytuacja techniczna i sytuacja fundamentalna dalej będzie się tak polepszała, to z każdym tygodniem, z każdą podwyżką stóp procentowych sytuacja w Polsce będzie sprzyjała temu, żeby złoty zaczął się umacniać i to nawet gwałtownie. Ponieważ kiedy spojrzymy na falę umocnienia złotego, która miała miejsce ostatnim razem, kiedy byliśmy na takich poziomach punktów swapowych, widać, że przyniosła ona 4-letnią falę umocnienia złotego i to bardzo silnej fali aprecjacji krajowej waluty. Dodatkowo warto wtedy pamiętać, że 2004 to był ten moment, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, kiedy pojawiały się pierwsze środki z Unii Europejskiej w naszym kraju. A teraz sytuacja wygląda w ten sposób, że czekamy na porozumienie z Unią Europejską, żeby kolejne transze wielomiliardowych przepływów finansowych zaczęły trafiać do naszego kraju. Jaki jest wniosek? Jeżeli tylko pojawią się informacje, że Polska dogadała się z Unią Europejską, pojawią się pierwsze informacje, że do Polski zaczynają trafiać środki z KPO, z Krajowego Planu Odbudowy i też inne środki z Unii Europejskiej, to pojawi się bardzo silna przesłanka fundamentalna, dodatkowa, sprzyjająca umocnieniu krajowej waluty, więc nie bądźmy wtedy zdziwieni, że złoty zacznie się zachowywać tak samo, jak zachowywał się w latach 2004-2008. Jaki jest ostateczny wniosek? Jeżeli środki z Unii Europejskiej się pojawią, a stopy procentowe w Polsce będą dalej rosły, to atrakcyjność sytuacji w Polsce, czyli wycen fundamentalnych złotego, będzie tak silna, że ja osobiście spodziewam się, że 2022 rok będzie bardzo dobrym rokiem dla złotego. Złoty zacznie się umacniać i będzie nawet perspektywa do tego, żeby złoty umacniał się w perspektywie wieloletniej, żeby rozpoczął teraz falę aprecjacji, umocnienia w bardzo długim terminie. Jak będzie, oczywiście zobaczymy, co to jest moim zdaniem sytuacja analogiczna, zaczyna się klarować. Jest to bardzo, ta analogia jest bardzo dobrze widoczna dla szerokiego rynku. No i będziemy czekać na to, co przyniesie nam dalej tutaj historia na rynku krajowym. Natomiast moim zdaniem sytuacja jest szczególnie ważna. I co jest moim zdaniem jeszcze takie warte zwrócenia uwagi? Zobaczcie Państwo, że na przestrzeni ostatnich 10 lat, mniej więcej od 2012 roku, praca Narodowego Banku Polskiego zmierzająca do tego, żeby zmienność na rynku krajowej waluty zmniejszała się tak, aby rynek krajowy dawał jak największe oparcie polskim eksporterom i importerom, jak największą pewność. Ta zmienność była tak niska, tak bardzo się zmniejszyła, że moim zdaniem jest teraz wielka szansa, że dojdzie do wybicia z tej zmienności, że rynek złotego zacznie być bardzo zmienny, że fala umocnienia złotego doprowadzi do wybicia z tej małego 10-letniego pasma wahań na rynku złotego i że będziemy świadkami fali, która przyniesie naprawdę bardzo mocny ruch, taki, którego nie obserwowaliśmy co najmniej od 2012 roku. To, co widzicie Państwo na wykresie, czyli przez 10 lat, jak bardzo mało zmieniały się wahania eurozłotego, moim zdaniem w tym roku jest ogromna szansa, że dojdzie do wybicia, że złoty na fali umocnienia doprowadzi do zwiększenia długości impulsów, w tym wypadku moim zdaniem umocnienia krajowej waluty i że będziemy świadkami aprecjacji, z którą nie mieliśmy do czynienia co najmniej od dekady. Jak będzie, oczywiście zobaczymy, czyli czy wróci sprzedaż złotego? Moim zdaniem ten scenariusz jest bardzo mało prawdopodobny ze względu na sytuację fundamentalną naszego kraju, na perspektywy przepływów finansowych z Unii Europejskiej, na to, co się dzieje w polskiej gospodarce, ze względu na te silne fundamenty.
Czyli szansa na to, że spadki złotego będą miały miejsce, moim zdaniem jest niewielka, że dojdzie do jakiegoś krachu na złotym, jest oczywiście bardzo mała. Nie można porównywać sytuacji na złotym z sytuacją w Turcji ze względu na ogromne problemy w polityce monetarnej i gospodarczej Turcji, z tego faktu, że na przykład w Turcji mamy ogromny deficyt na rachunku bieżącym, w Polsce tego nie ma, mamy nadwyżkę. W Polsce mamy stopy procentowe na bardzo wysokim poziomie. To, że inflacja w Polsce jest, zbliża się do 8%, nie zmienia atrakcyjności ani nieatrakcyjności złotego ze względu na to, że inflacja o podobnym charakterze ma miejsce wszędzie. W całym otoczeniu naszego kraju to nie jest jakaś lokalna specyfika. Więc moim zdaniem, jeszcze raz powtórzę, atrakcyjność krajowej waluty silnie rośnie i myślę, że 2022 rok będzie szansą na to, żeby złoty się umocnił, nawet w skali bardzo dużej, jeżeli tylko dodatkowo zajdą czynniki, czyli te przepływy z Unii Europejskiej się pojawią. A jeżeli się złoty zacznie umacniać, to w naturalny sposób będzie to czynnik sprzyjający wychłodzeniu tempa inflacji, żeby inflacja zawróciła z trajektorii wzrostowych na trajektorię spadkową, żeby zaczęła wracać do celów inflacyjnych Narodowego Banku Polskiego i równolegle, co jest istotne, gdyby się złoty umocnił o kilkanaście procent, no to wtedy w naturalny sposób siła nabywcza złotego rośnie, co na przykład przełoży się w tym, że wycieczki zagraniczne dla Polaków staną się bardzo tanie. Wycieczka do Hiszpanii, czy do Grecji, czy też do Turcji będzie tak tania jak wyjazd na Mazury na przykład, więc to byłaby między innymi jedna z tych konsekwencji umocnienia krajowej waluty. Jak będzie, oczywiście zobaczymy. Na dolar złotym wsparcia to są rejony 3,98-4 zł, natomiast na euro złotym ewidentnie wsparciem jest teraz poziom 4,53-4,55. I gdyby doszło do pokonania tych poziomów równolegle, no to wtedy sytuacja techniczna długoterminowa zaczęłaby także sprzyjać krajowej walucie. Warto o tym pamiętać. No i oczywiście to, że wczoraj doszło do podwyżki stóp procentowych, oznacza, że BESSA, wyprzedaż krajowych obligacji, weszła w kolejną fazę i zaczynamy już podejście pod poziom 4% na rentowności. I myślę, że te poziomy są do obserwacji jak najbardziej w nadchodzących tygodniach, ponieważ tutaj rynek będzie jednoznacznie oczekiwał kolejnych podwyżek stóp procentowych. I na kolejnym wykresie widzicie Państwo, jakie jest powiązanie między zachowaniem złotego a polskimi akcjami, czyli tutaj deprecjacja złotego sprzyja spadkom cen akcji na indeksie WIG20, a umocnienie złotego sprzyja temu, żeby akcje zaczęły być kupowane, czyli ewidentnie tutaj widać wpływ zagranicy Wall Street i londyńskiego City na wycenę polskich akcji. Sam indeks WIG20, kończąc wczoraj nad poziomem 2300 punktów, sygnalizuje, że ma ochotę na wzrosty i to pomimo tych wzrostów stóp procentowych, które jednoznacznie nie sprzyjają polskim akcjom. Warto o tym pamiętać, że podwyżki stóp procentowych sprzyjają złotemu i polskim obligacjom, natomiast nie sprzyjają rynkowi akcji. No i teraz przejdźmy do sytuacji światowej, ponieważ tutaj zaczniemy oczywiście od amerykańskich obligacji, które walczą o linię szyi, o dwuletnie odwrócone formacji RGR. Na razie linia ładnie się broni. Będziemy czekać prawdopodobnie na dzisiejsze minutki Fedu oraz na dane z rynku pracy, które poznamy w piątek i oczywiście także dzisiaj o godzinie 14:15. Euro-dolar stabilnie, tutaj także niewiele się dzieje. Czekamy na Fed i czekamy na dane z rynku pracy. Amerykański dolar względem jena także w kanale, w 3-miesięcznym kanale wzrostowym podtestujemy górne ograniczenie, które zatrzymało wzrost i prawdopodobnie także tutaj poczekamy na to, co się wydarzy w sferze makro. Na eurofuncie sytuacja jest ciekawsza ze względu na to, że dochodzi do wybicia dołem z rocznego kanału spadkowego, a to jest dowód siły funta brytyjskiego. No i oczywiście to oznacza, że ten wielki big short, który jest stworzony przez hedge fundy względem funta brytyjskiego, traci na wartości. No i zobaczymy, czy czasem tutaj ci inwestorzy długoterminowi nie ponieśli porażki ze względu na złe obstawienie potencjalnego kolejnego długiego średnioterminowego ruchu na funcie brytyjskim. Dzisiaj o godzinie 14:15 mamy najważniejsze dane makro, czyli wskaźnik ADP ze Stanów Zjednoczonych, a sytuacja techniczna indeksu S&P, który wczoraj nie potrafił utrzymać nad poziomem 4800 punktów, sugeruje możliwość
korekty spadkowej i warto o tym pamiętać. Natomiast sytuacja techniczna jednoznacznie sygnalizuje, że utrzymanie nad poziomem 4740 cały czas sprzyja temu, żeby indeksy giełdowe dalej rosły, więc scenariusze prowzrostowe są faworyzowane. Tutaj na kolejnym wykresie widzicie Państwo, jak zachował się indeks S&P względem zachowania stóp procentowych, efektywnych stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Tutaj widać przełożenie wzrostu stóp względem zachowania indeksu giełdowego o parę kwartałów, więc no, każda taka podwyżka stóp procentowych oczywiście w naturalny sposób sprzyja pewnego rodzaju wystąpieniu korekty spadkowej i warto o tym pamiętać. Co jest negatywnym czynnikiem zachęcającym do wieszczenia spadków, to fakt, że wyceny najważniejszych spółek, największych spółek z indeksu S&P względem tego wskaźnika PE, czyli cena do zysku, osiąga poziomy zbliżone do tych poziomów z hossy internetowej 20 lat temu. To może być sygnał ostrzegawczy. I oczywiście negatywnym czynnikiem dla rynku akcji jest potencjalne zmniejszanie bilansu Fedu i jeżeli dojdzie do tego, to także byłby to czynnik negatywnie działający na rynek akcji w Stanach Zjednoczonych. Natomiast to, że wczoraj już jednoznacznie indeks DAX pokonał poziom 16 tysięcy punktów, zachęca do wizyty testowania maksimów wszechczasów z próbą jego trwałego przejścia, więc dzisiaj powinniśmy być świadkami dalszych wzrostów indeksu DAX. A takim sygnałem bardzo interesującym jest to, że spadają dalej spółki technologiczne na giełdzie w Hongkongu i są to mamy kolejne nowe minima w tym trendzie spadkowym obserwowanym już od roku na tych chińskich spółkach technologicznych. Także BESA tutaj w Chinach cały czas trwa. I to, że mamy takie przestoje w dostarczeniu wielu komponentów związanych z techniką, z technologią, czyli mamy problemy z łańcuchami dostaw, widać tutaj na tym wykresie, ile trzeba czekać na chipy i tutaj wyraźnie już trzeba, te dostawy wydłużyły się powyżej 25 tygodni oczekiwań na chipy do tych produktów związanych z technologią, więc widać, że łańcuchy dostaw cały czas są zerwane i to także negatywnie wpływa na inflację, czyli prowadzi do wzrostu cen na całym świecie. Na rynku surowcowym widać, że tutaj ropa naftowa ma potencjał ku temu, żeby dalej rosnąć, ponieważ nie udało się wywołać impulsu spadkowego, a ten impuls spadkowy będzie bardziej prawdopodobny, gdyby udało się pokonać poziom 73 dolarów i to jest taki punkt odniesienia. No i na sam koniec Bitcoin, który jest w decydującej fazie konsolidacji ze względu na zbliżanie się dolnego ograniczenia półrocznego kanału wzrostowego, który wyznacza wsparcie w rejonie 45-46 tysięcy dolarów jako kluczowy moment, jako kluczowe miejsce. Przełamanie tego poziomu otwiera przestrzeń do dalszej deprecjacji, spadku cen Bitcoina. Natomiast każde wyjście nad poziom 49-50 tysięcy dolarów otwiera perspektywy wzrostowe. Zobaczymy, jak tutaj będzie. Sytuacja techniczna moim zdaniem cały czas faworyzuje jednak scenariusze prowzrostowe. Dziękuję bardzo za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, lajkowania wpisów, jeżeli uważacie Państwo, że niosą one dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail tu poniżej. A każdego dnia po sesji na Wall Street będziecie Państwo otrzymywać wiadomość z informacjami na temat tego, jak zamierzam następnego dnia zmodyfikować mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej. Zapraszam, zachęcam, życzę dzisiaj stopy zwrotu i miłego dnia.